Najprzewielebniejszy księży biskupie, czcigodny księże proboszczu, czcigodni księża, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Cieszę się, że ten ekumeniczny tydzień może w taki sposób zbliżać się do swojego podsumowania, razem z naszymi zamyśleniami, modlitwami, skupieniem nad tym, co najważniejsze i najistotniejsze. Wierzę też, że to nasze skupienie nie zamknie się i nie zakończy wraz z końcem ekumenicznego tygodnia, ale gdzieś w naszych sercach, myślach wszystkie te słowa, które słyszeliśmy wcześniej, które słyszymy dzisiaj, i być może jeszcze będziemy słyszeć, będą w jakiś sposób inspirować nas i zachęcać do tego, abyśmy rzeczywiście byli rzecznikami i czynicielami dobra. Bo prawda jest taka, że o tym, co dobre, łatwo jest może mówić, ale trudniej jest dobro czynić, wkładając w to wysiłek, ale również swego rodzaju ofiarę. Łatwo jest czynić zło, odpłacać złem za złe, a trudniej jest praktykować dobro i, jak to powiada Paweł Apostoł, nie daj się zwyciężać złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Myślę sobie, że te słowa, które czytamy dzisiaj z Ewangelii, które są przewodnim hasłem całego tygodnia z proroka Izajasza, które przypominają nam o tym, że mamy czynić dobro i szukać sprawiedliwości, one w jakiś sposób wszystkich nas dzisiaj przemieniają. One nas inspirują, one stawiają nas na płaszczyźnie, w której i na której mamy w imię Jezusa Chrystusa być świadectwem, być świadkami tego, co dobre. Oczywiście jesteśmy świadkami najczęściej zła, które się potęguje, narasta. Niektórzy z nas może nawet są zasmuceni z tego powodu, że modlimy się, polecamy, prosimy, orędujemy, a zło narasta. Zło się potęguje. Pamiętajmy jednak, że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Oczywiście to nie oznacza, że Bóg pochwala zło, ale to przypomina nam, że w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach Bóg jest z nami i prowadzi nas w stronę dobra. Chcę na podstawie tych słów i w związku z dzisiejszym nabożeństwem, z przeżywaniem tej społeczności, za którą, jak myślę, tęskniliśmy, bo wcześniej pandemia w jakiś sposób blokowała, ograniczała. A teraz znowu możemy być razem, znowu zjednoczyć nasze głosy i serca, aby przed majestatem Bożym stanowić jedność zbawionych i odkupionych dzieci Bożych. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi, księdzu Krzysztofowi, proboszczowi tej parafii za zaproszenie, także mnie, że mogę być tutaj i możemy być razem. W imieniu parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Bydgoszczy chcę bardzo serdecznie pozdrowić was, życzyć Bożego błogosławieństwa i wsparcia Jezusa Chrystusa, Jego pomocy, Jego prowadzenia na drodze ku dobru, na drodze ku temu, co wszystkim nam, jako wierzącym, jako chrześcijanom, ma przyświecać. Niechaj łaska Jezusa Chrystusa, Jego obecność, Jego bliskość zawsze nam towarzyszy, abyśmy nie zwracając uwagi na to, co się dzieje wokół nas, złego, przykrego, abyśmy zawsze dążyli do dobra, abyśmy zawsze byli z tymi, którzy
którzy tego dobra potrzebują. Myślę, że nie zawsze też musimy myśleć czy pamiętać o tym, że chodzi o jakieś spektakularne dzieła, które powinniśmy czynić, coś niezwykłego, niespotykanego. Myślę, że drobne rzeczy, gesty, uśmiech, pomoc, dobre słowo właśnie będą składały świadectwo i przypominały o tym, że stoimy na drodze ku dobremu. Oczywiście mając w pamięci i korzystając z wzoru i z przykładu Jezusa Chrystusa, naszego wspólnego Pana. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Krzysztofowi, dziękuję wam, siostry i bracia, za bycie z nami. Dziękuję wszystkim, którzy do tego nabożeństwa się przyczynili, aby je organizować, aby ono mogło mieć taki wymiar jak teraz. Modlitwy, słowa i wielbienia Jezusa Chrystusa. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.